Piotrek, jak to się mówi, pierwsze koty za płoty, skoki dzisiejsze już za tobą. Jak oceniasz te próby? Nie wiem. Szczerze, nie mam pojęcia. Drugi treningowy taki w miarę fajny. A teraz tak trochę tak bym w tył, do przodu i tam nie było na czym odlecieć. Nie na taki skok, można powiedzieć. Ale ogólnie no w sumie. To jutro walczymy znowu. Sporo w wywiadach mówisz o tym, że no sporo problemów masz z tą nową pozycją dojazdową. Jak to jest? Dalej sprawia ci jakieś problemy? Ostatnio mi się lepiej właśnie zaczęło już jeździć, już bardziej stabilnie. Ale teraz chyba znowu właśnie było trochę za nisko i taki właśnie nie poszło to tak, czy w to jakby to miało iść. Tak jeszcze trochę właśnie z równowagą czasem, nie? Właśnie trochę tak, trochę tak. No ale już tam coś tam się już tak zaczynam jakieś takie czucie w miarę łapać, że już tak wychodzą już takie niektóre skoki nawet. O to, że nie wystartujesz tu w inauguracyjnych zawodach, raczej się nie obawiałeś? No tak, różnie mogło być, ale nie, no tak w miarę mi się tak właśnie w Austrii mi się nie za bardzo skakało, to właśnie tam miałem największe problemy, a potem w Wiśle już znowu było, można powiedzieć, w miarę fajnie, także tak raczej liczyłem na to, że przyjadę tu i wystartuję w tych pierwszych zawodach na inaugurację. Warunki dzisiaj takie loteryjne trochę. Obawiasz się trochę, że jutro będzie podobnie? I nie wiem, co będzie jutro, to będzie. Grunt to trzeba skakać, a warunki, no to wiadomo, jak się dobrze skoczy, to tam nie przeszkadzają, a jak się trochę coś zmaści, no to wtedy się można zwalać na warunki, no ale raczej idzie w sumie skoczyć w każdych, nie? Tak szczerze. Sporo dyskwalifikacji tutaj było, na szczęście nie w naszej ekipie. To wam problemy też sprawiają te nowe przepisy o kombinezonach? Chyba nie wiem, na razie takie w sumie śmieszne, no bo w sumie nie wiadomo, pierwszy można powiedzieć skok taki konkursowo-kwalifikacyjny, to tak nie wiadomo było co robić tam u góry. W zeszłym roku się trzeba było wyciągać, teraz trzeba było normalnie, także no i tak po tym pierwszym dniu no to już mniej więcej wiemy, no jeszcze u kontroli w sumie z nas nikt nie był, bo u góry wszyscy mieliśmy dobrze chyba, chociaż nie, Maciek to tam mówi, że był, to jego trzeba pytać jak tam kontrola wygląda, ale chyba wystartuje jutro. No dobra Piotrek, to trzymamy kciuki jutro i dziękuję. No dzięki.